A, widzę. No wobec tego zaczynamy. Dzisiaj plan gry jest prosty. To znaczy, będziemy mieli wykład z obrony Najdorfa. Zaczniemy od takiego wariantu. Wariantu Najdorfa w obronie sycylijskiej oczywiście. To jest wariant Najdorfa. Omówiliśmy różne ruchy. Dziś sobie omówimy porucznik Columbo. Jest obraz i dźwięk, wszystko dobrze. To mogę założyć okulary, panie poruczniku. To się cieszę. I zagramy sobie na goniec G5. Najpierw omówimy wariant B5. To jest wariant bardzo, bardzo ostry. On jest nie do końca poprawny. Gdzie ta transmisja? A, tutaj transmisja idzie. Dzień dobry, panie Janie. Mam jeszcze trochę problemów technicznych. Nie mogłem ich naprawiać, bo jutro maluję to studio, w którym się znajdujemy. Będzie ładne, zielone. A teraz wracamy do wariantów. Biały ma kilka kontynuacji. Hetman D2 nie jest polecaną kontynuacją. Hetman D2 nie jest polecaną kontynuacją. Po B4 trudno obronić pionka. I tu skoczek może skoczyć na E4 i robi się niewesoło. Więc tego wariantu Hetman D2 nie pochwalamy. Tak samo Hetman D3. Tu od razu widać, że po B4 grozi wzięcie pionka na E4. No, niezłym ruchem jest E5. Goniec B7. Drugi raz atakujemy. Raz trzeba zbić. Tu z reguły w tego typu strukturach odbijamy pionkiem G. Pionkiem G. No i taka gra w miarę typowa. Czarny będzie chciał w centrum otworzyć, złapać białe pola, bo ma przewagę na białych polach. Innym ruchem niż F4 jest goniec D3. Ruch jest dobry. Broni pionka. Nie grozi wzięcie pionka. Tu czarny ma dwie kontynuacje. Nie polecamy goniec B7. Skoczek, ponieważ się to pokazuje z czarnych, skoczek BD7. Roszada. O, teraz goniec B7 jest dobre. Jeżeli hetman E2 trzeci raz broni z nadmiarem, przechodzimy do wariantów z E6. Które to warianty będą omówione za czas jakiś, no bo tak tydzień w tydzień sobie troszeczkę omawiamy. Na goniec D3 drugą dobrą kontynuacją jest natychmiastowe E6. Skoczek może wyjść na C6. Poza tym jak on kontroluje to pole, to jest dobrze. Jak biały powinien grać profilaktycznie, chociaż to kokosów nie daje, bo zarówno po goniec E7, skoczek BD7, jak i goniec B7 czarne stoją wyśmienicie. W momencie, kiedy biały robi krótką roszadę, czarny nie boi się ataku na ich króla. Nie boi się z tej przyczyny, że i biały król jest na skrzydle królewskim i atak musiałby być związany z pchaniem pionków tego skrzydła, czyli obnażeniem białego monarchy. Przykładowy wariant. Wieża E1, skoczek BD7, możliwa była roszada. No skoczek F3 to nieciekawe, ale no powiedzmy hetman F3 jest takie posunięcie pod gońca. Goniec bije F6 w tym momencie jest po prostu oddaniem pary gońców. Nacich na skoczka G4, goniec F1. Biały nie uzyskał nic, czarny ma tak zwane małe centrum i ono jest
korzystne dla czarnych. W tej pozycji nic się nie dzieje. Można powiedzieć, że posunięcie E6, mówiliśmy, goniec D3, no można zagrać A3. A3 nie ma ruchu B4. Tu można grać goniec B7, bardzo najbardziej popularna kontynuacja goniec B7, ale jak zwykle dokładniejsze jest E6, po goniec E2, goniec B7 z równą grą. Z równą grą, ja tu chcę powiedzieć, że po zakończeniu wykładów podam partie ilustracyjne do wariantu obrony Najdorfa. To możemy się cofnąć. A jeszcze jest goniec bije F6. No czarne wykorzystują to, że trzeba odbić pionem G. To jest taka pozycja typowa dla Rausera. Tu na biały, naciskają na białe. E6. Goniec D3. Hetman B6. Biały, czarny monarcha może zostać w centrum. Nic złego nie spotka. Goniec D7. I to jest typowe dla wariant pozycji, dla wariantu współczesnego. Propozycja wymiany hetmanów, czyli zgonienie białego hetmana. Jak widzimy, biały nie uzyskał ataku na króla, a w końcówce dwa gońce mogą mieć coś do powiedzenia. Mogą się rozegrać na pustej szachownicy. Dzień dobry, panie Piotrze. Znowu trochę cofnijmy się. Przypominam, że dzisiaj będzie trochę inna struktura, nie będzie turnieju, ale zapraszam do gry. Dzisiaj mam uruchomioną możliwość gry. Czyli w zasadzie ruch B5 żeś mamy z głowy, a pryncypialny jest ruch H6. H6 jest raczej korzystne dla białych, bo kiedy goniec przychodzi na G5, to po to, żeby zbić konisia. Jak zbije konisia, czasami stawiamy gońca na H6. Ruch pionkiem na H6 przeszkadza gońcowi, jeżeli potem pchniemy na H5, jak gramy w niektórych wariantach, jest to strata czasu. Odejście gońca są niedobre. Natomiast tu dostaje biały drobną przewagę. Oczywiście trzeba być pionem G, żeby nie rozbijać tej struktury. Goniec C4. Tu trzeba ostrożnie grać, ostrożnie. No, warto zagrać H5. Teraz będzie trudniej białym zrobić długą roszadę. Skoczek C6. O, teraz można zrobić długą roszadę. Skoczek bije D4. Wieża bije D4. Goniec G4. Z obustronnymi szansami. To się mówi tak, że nie ma jasnych planów gry. W końcówce będzie lepsza pary gońców, a póki co czarne są ścieśnione. Pan Piotr Zdarnia. Tydzień temu transmisja chyba zakończyła się bez gier. Tak, zakończyła się, ponieważ nadaje, panie Piotrze, z komputera przenośnego, a nie miałem wpisanego hasła do Lichesa. Teraz mam hasło do Lichesa wpisane. Hasło do Lichesa mam wpisane i mogę grać z małego komputera. Dzień dobry, panie Jarosławie. Miło pana widzieć. Goniec G4. Także ruchu H6 specjalnie nie polecam. Bardzo ciekawym, obosiecznym ruchem jest posunięcie hetman B6. Jednakowoż biały ma parę sposobów na zdobycie przewagi. Nie może grać F4, ale no skoczek B3 jest miękkie. Zobaczymy na końcu. Pogoniec F6, GF6 i skoczek D5 okazuje się, że hetman stoi nieszczęśliwie. Nie bardzo może iść na B2, bo skoczek zrobi gabelki, zabierze wieżyczkę. Musi się cofnąć. I hetman F3 uniemożliwia zagranie E6. Długa roszada, albo jeszcze lepiej hetman C3 z bardzo, bardzo trudną
pozycją białych. Znaczy bardzo trudną pozycją czarnych. Z silną inicjatywą białych widzimy, jak skoczki tutaj weszły ładnie na punkt G7, E7, C7, F6, D6. Także to możemy sobie cofnąć. Minimalną, ten ruch ma sens, kiedy biały stawia skoczka na B3 i po E6 przechodzimy do w miarę normalnych struktur. Hetman D2, goniec E7, długa roszada, skoczek BD7 i tu pozycja ma charakter wyrównany. Nie ma forsownych wariantów groźnych dla żadnej ze stron. A jak nie ma forsownych wariantów, to my się tego nie boimy. Także hetman B6 można odrzucić. I jeszcze sobie omówimy dzisiaj ruch E5. Ruch E5 prowadzi do struktur Bolesławskiego. Pion D6 odstały, słaby, tak jak izolowany. Pole D5, silne pole białych. Jeżeli czarnym się uda dojść do D5, D6, D5, pozbawią się słabego piona i będą miały dobrą pozycję. Jeżeli im się to nie uda, no to będzie im troszeczkę smutno. Będzie im smutno. Co tu biały może? No biały nie jest polecany, skoczek D2 tak grał, jeden nasz internacjonał. I nie skończyło się to dobrze, po spokojnym goniec E7 biały nic nie ma, jak będzie chciał więcej, na przykład skoczek goniec bije F6, można odbić gońcem. Para gońców poszła za friko, bez powodu. Roszada i czarny nie ma żadnych problemów. Przypomina to wariant B33, który w teorii ma więcej nazw niż ja włosów na głowie, więc nie będę go wymieniał. Skoczek G2 nie polecam. Goniec F6. Względnie dobry jest goniec F6. Tu są dwie kontynuacje. Hetman bije F6, uważana za lepszą, i goniec bije, i pion bije, uważana za słabszą. Słabsza jest ze względu na skoczek F5. Skoczek bardzo ładnie stoi. Bicie to oddanie białych pól. Skoczek D5. Skoczek D7. C3. I czarny ma kłopoty z pozbyciem się ścieśnionej pozycji. Każda wymiana by im ulżyła. Tu trudnie, nie można oddać biało-polowego gońca. Dlatego lepsze jest bicie hetmanem, które prowadzi do iluzorycznej przewagi białych. Skoczek D5, tu trzeba się, ponieważ chce na C7 zrobić widełki, trzeba się cofnąć na D8. I teraz są dwie kontynuacje. Skoczek B3, goniec E6, goniec E2, konik D7, roszada. Z równą grą my się takiej pozycji nie boimy. A druga możliwość, nieco lepsza dla białych, konsekwentnie, skoczek F5. I teraz znowu nie warto oddawać białopolowego gońca. Można zagrać G6, można zagrać goniec E6, goniec C4. Widzimy białe na D5 chcą odbijać figurą. Roszada. Wieża C8 z minimalną przewagą białych. Dzień dobry, panie Arturze. Dzień dobry. Idziemy dalej. A, dalej to musimy się cofnąć. Skoczek F3. No skoczek F3 patrzy na pionka E5. Czarny będzie trudniej przeprowadzić E5, ale jest parę dobrych kontynuacji.
Bezwzględnie najlepsze jest skoczek BD7. Goniec C4. Biały konsekwentnie walczą o punkt D5. Roszada. Hetman E2. B5. Goniec B3. Goniec B7 i mamy taką typową pozycję, biały nie ma ataku. Czarny jak dojdzie do D5 to będzie miał dobrze, więc biały mu nie daje. I tak sobie spokojnie, spokojnie gramy. Cofnijmy to troszkę. Drugą dobrą kontynuacją jest goniec E6. Goniec E6. I co biały biedny może? No może zbić. Dostać pozycję podobną do wariantu B33, który jak mówiłem ma więcej włosów, więcej nazw niż się na głowie włosów. I tu nic innego się nie dzieje. Inna kontynuacja, hetman D2, bardziej elastyczna, ponieważ czarne zawsze zdążą zbić na F6, a związanie nie jest przyjemne. Obiektywnie dobre jest goniec E7 i po długiej roszadzie skoczek BD7 i czarny ma pełne wyrównanie. Po rutynowym gramy roszadę albo H6, co kto woli. Z bardzo dobrą grą czarnych. Czarny uzyskał pełne wyrównanie. Pełne wyrównanie to jest dobrze. Druga kontynuacja, skoczek BD7. I tu pozycja dla czarnego jest bardzo dobra. Skoczek F3 przy gońcu na G5 kokosów nie daje. Goniec D3, goniec E7. Roszada, roszada, wieża F1 i po wieża C8 albo po H6. Czarny, jak mówiłem, ma pełne, ale to pełne wyrównanie. Czarny ma pełne wyrównanie. Cofnijmy się. Jeszcze jest goniec E2, ale przy skoczku na F3 to jest bardzo taka nieśmiała kontynuacja. Znowu jest skoczek BD7 i goniec E7 często ono jest wymienne. Roszada, no teraz to można zagrać H6, hetman C7. Najbardziej popularny goniec E6. Wieża F, czyli żelazna, tak panie Piotrze, od ferrum. Od ferrum, hetman D2 w długą, wieża AD1 i tu czarny ma, nie ma problemów, może grać spokojne B5 i rozpocząć kontrgrę na szczycie hetmańskim, postawi wieżę na C, zagra B4, będzie atakował punkt C2. Dzień dobry panie Maksiu, dawno pana nie widziałem. Panie Maksiu, czy dostał pan awans do następnej klasy i do którejś to już? By pan się przyznał, a my tu zobaczymy jeszcze jeden wariancik. No zobaczmy goniec E7 od razu. Najpopularniejszy goniec C4. Skoczek BD7 wymienny. B5, goniec B3, goniec B7 z równymi szansami. No to się bardzo cieszę, panie Maksiu, ja też awansowałem, więc jesteśmy do szóstej. No pięknie, panie Maksiu, to będzie już pan miał pierwiastkowanie. Uczyłem kiedyś w klasie szóstej, więc program dawno, dawno temu. Dobra, zobaczmy jeszcze jeden wariancik.
Panie Maksiu, będzie gra z kaczoreczkiem, tam proszę się zapisywać. No zobaczmy róg skoczek F5. Bardzo popularna kontynuacja. Tutaj nacisk na punkt D6 nie pozwala tam na F6 odbijać. To rzeczywiście jest dobry pomysł. Czarny ma pewne kłopoty wbrew pozorom. No musi oddać białopolowego gońca. Jest wtrącenie na F6. Hetman się wraca. I białe okupują, białe mają przewagę figury na białym polu. I to jest bardzo dobre. Częściej spotykane się to, i jak tak mówiłem, tam trzeba utrzymać. I znowu skoczek BD7 ciut lepsze. Goniec C4. Goniec E7, roszada. Widzimy, że gra czarnego jest bardzo prosta, bo robi te same ruchy, podobnie jak to mieliśmy do czynienia w omówionej obronie Juliusza Ursusa Niemcewicza. No i co tu? Goniec bije F6. Konisiem bijem, przecież chcemy zagrać D5, a on nie daje. Wyganiamy gońca, on bije. No i trzeba powiedzieć, że goniec białych jest lepszy. Ale możemy nawet zagrać wieża C8. Możemy zaryzykować wieża C8. Nie jest polecane goniec B7. Proszę sobie sprawdzić samemu. Możemy zagrać jeszcze skoczek C6. Tu odchodzili tym skoczkiem na E3, żeby wejść na D5. To uciekamy ze związania. Bije, bije. Znowu gramy B5. Mamy taką pozycję jak w wariancie B33, który ma więcej nas niż ja włosów na głowie. Więc jakbym je zaczął wymieniać, to bym mógł dzisiaj nie skończyć. Cofnijmy się tyciu, tyciu. W następnej kolejności będziemy omawiać końcówki gońcowe. No dobra, ostatni wariant na dziś. Skoczek B3. Kiedy białe tak muszą grać, to nie czują się komfortowe. Zdejmę na chwilę okulary, bo się pocę w tych okularach. Czarny ma dwie dobre kontynuacje. Można grać i skoczek BD7, ale są dwie dobre kontynuacje. Zobaczmy od goniec E6. Biały ma różne. No, skoczek D5, skoczek BD7, goniec D3, bijemy, to musi zbić. Goniec E7 i grozimy zagrać E4, on bije. I widzimy, że goniec czarnopolowy czarnych jest pasywny, ale goniec białopolowy z powodu obecności pionka D5 na szachownicy nie jest rewelacyjny. Możemy się troszeczkę cofnąć. Więc skoczek D5 nie tak bardzo groźny. Zobaczmy F4. No F4 grozi popchnąć i będziemy mieli problem techniczny. Więc bijemy go w ucho. Hetman D2. Można skoczek C6, można spokojnie kończyć rozwój. Długa roszada. Krótka, my się nie boimy. Na goniec F6 będzie wisiał piona po goniec F4. Skoczek H5 i grozimy zbić i zabrać hetmana. Trzeba tu uważać. Więc to jest znowu dobry wariant dla czarnych. No zobaczmy, goniec bije F6. Goniec bije F6. G bije F6 i znowu skoczek D5 na blokadę. I to rzeczywiście jest dobre, ale możemy zagrać spokojnie w duchu wariantu B33. Już nie będę mówił
na liczbie nazw tego wariantu. I to jest pozycja z obustronnymi szansami. Panie Piotrze, teraz oszczędzają farbę, nie ma barwników, więc są podręczniki wyłącznie czarno-białe. I ostatnia kontynuacja, którą dzisiaj omówimy. Goniec E7. Nie jest dobre. Goniec D3. Witam pana kapitana. Goniec E6. To zasłania punkt D5, dlatego nie jest dobre. Jeżeli teraz roszada, skoczek BD7 albo nawet skoczek C6 i biały albo zagra A3, albo tego gońca musi przestawić, no hetman E2, to daje problemy, bo skoczek bije E4. Tu sobie proszę policzyć warianty, czym to się skończy. Proszę, praca domowa, policzyć sobie warianty, czym to się skończy. Ja podobno błędy robię w wariantach, gdzieś czytałem, więc tak. No zobaczmy, mięciutkie goniec E2. Znowu konsekwentnie, goniec E6. Próbujemy dojść do D5. No jeżeli roszada, koniec BD7. Hetman D2, roszada, wieża AD1, kolejny raz zostało skontrolowane pole B5, ale tu mamy dobre kontynuacje, wieża C8, B5, jesteśmy po roszadzie A3, wieża C8 i nasza gra na skrzydle hetmańskim jest groźniejsza. Czarne przechwyciły inicjatywę. Tylko goniec E2 nie polecam. Zobaczmy, goniec bije w 6. Ja będę robił, panie Piotrze, czarno-białą, bo musimy oszczędzać prąd. No dobra, goniec F6, odbijamy. No, skoczek D5 w długą. Tu mamy pozycję typową dla wariantu B33. I tu taki typowy ruch dla wariantu B33. Nie daje zrobić długiej roszady i chce zbić skoczka, który mógłby przyjść na E3, bo on to tak przychodzi. Ten by chciał przyjść na E3 albo jakiś inny. Goniec E6, czarne zagrają F5, skończą rozwój i będzie bardzo, 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 bardzo dobrze. Zobaczmy ostatni ruch na dzisiaj, w tym momencie, hetman D2. I tu znowu skoczek BD7, ale można zacząć od goniec E6. Długa roszada, no bo taka jest idea białych. Skoczek BD7, inne ruchy są mniej doskonałe. Inne ruchy są mniej doskonałe. Agresywne F4 bardzo nam się podoba. Po H6 jest problem. I tu się nie boimy. Mamy parę gońców. Te gońce zagrają. Ruch F5 niegroźny. Zobaczmy jeszcze miękki F3. Skoczek BD7, roszada, znowu roszada albo B5, no bardziej agresywne B5, biały rozpoczyna H4, my znowu możemy zrobić roszadę albo od wieża C8, G4, ale tam króla naszego nie ma, króla tam naszego nie ma. No, także dzisiaj będzie można ze mną zagrać. Wywołujemy. I tutaj się cofnijmy. I w zasadzie
omówiliśmy wszystko. A jak omówiliśmy wszystko, to zamkniemy tego,